I okazuje się, że z drugiej strony da się normalnie dojść. O, ale idzie w bok. Pokaż tam widzom. Siemanko, z tej strony Feder Fanatics, jesteśmy tutaj z Marcinem na Rybkach, podjechaliśmy na Oławkę, na rozlewisko, na Niskie Łąki. Może powiesz coś więcej, bo ty tu częściej przebywałeś. I jakie gatunki, jakie rybki, w jakich ilościach, jak wagowo, ilościowo i w ogóle, w ogóle. No, potrafił wejść dosyć spory leszcz. Słyszałem nawet od gości, ja może tu nie złowiłem jakieś 50, ale takie łebki małe przychodziły. Łowiły leszczaki takie 56. Szczupaki dosyć fajne, jest taki przy brzegu dosyć głęboczek. Tam ponoć kiedyś była skocznia czy coś takiego. Ludzie skakali na główeczkę sobie, jak się kąpali. Ale potrafił wejść ładny karp. Kolega stracił, bo ktoś opony wyrzucił przy brzegu i w te opony wszedł karp i się spiął. Ładny okoń na żywca, ładny szczupak. Sandacz ponoć też nie widziałem. O karasiach słyszałem, zobaczymy, może dzisiaj połowimy. No to super, fajnie by było coś wreszcie połapać przy tej wysokiej wodzie na Odrze, ciężko było. Byliśmy ostatnio na kanale, tutaj w Oławie, przedłużenie kanału tak zwanych elewatorów za śluzą. Niestety bardzo słabo, bardzo mało, praktycznie w ogóle, jeden kieł dosłownie, słuchajcie, ale woda 7-8 metrów. Z reguły jest tam 3, także może dlatego. A tymczasem oglądajcie dzisiejszą relację. Zobaczcie, tutaj taka sytuacja. Co robimy, Marcin? No, spróbuję zajechać z drugiej strony. Ewentualnie na partyzanta zaraz tu wjadę, może kurde, i zobaczymy, czy w ogóle jest sen. Jednak nie. Zajechaliśmy z drugiej strony na tą miejscówkę. I okazuje się, że z drugiej strony da się normalnie dojść. Oławka strasznie wylała, słuchajcie. Więc zresztą nagram potem ujęcie. Fajnie, może być ciekawy film. Teraz widz może się poczuć, jakby to on szedł na ryby. Co nie? Takie ujęcie. Więcej tych gratów niż tego łapania. Kurde. Będzie test, robię kilka Mavera, którego dostałem od chłopaków z Efekty na testy. Jest to model MVR Ki 360 dwuskład do 60 gram wyrzutu. Jest to parabolik z akcją progresywną. Bardzo fajny. Ma tą szczytówkę typu takiego bardziej już wyczynowego, czyli na końcu tylko pomalowana, a ogólnie czarna, węglowa. Bardzo, bardzo delikatna, słuchajcie, bardzo. Zaczęliśmy niedawno łowienie i czekamy na pierwsze brania. Ja już miałem jedną spinkę małego leszczyka, bo już dawno tak na takim relaksie nie łowiłem, powiem ci. Cisza, spokój, ludzi nie ma. No się z cudu spodziewać za takie pieniądze. Jaśnie panie, SMS zajechał.
zatrzęsło. O, w ranie masz. No właśnie chciałem powiedzieć, że coś zatrzęsło. Ładnie ci tyle naginęło. Zcienić. No ale zostawia, co zawiążę za ten czas. Rybę mam ty znowu. I znowu rybę mam bez brania. No wiem, może ona są tak bardzo dzisiaj delikatne brania, okazuje się. Chyba jaki leszek malutki. A ten? Taki akurat, wiesz, żeby w maszynkę wejść. Na sumo. Nie, do maszynki, chłopie, na kotleta. Mówiłem, ale widać bliżej siedzą i bardzo delikatnie biorą. Nie było widać brania, słuchajcie. Może całkiem na tą głębokość. Taki leszczyk, o. Tu jest głębi. Nieduże. Tu pod samym tym zielskiem jest najgłębiej. Tak? Taki dół tutaj jest wielki. No i teraz próbuję na zanętę. Jest to zanęta z białymi robakami, spinką koloru czerwonego. Zapach owocowy z małym paletem. Dostałem mieszankę od firmy Efekta. Na testy też. O kurde, zaplątało się szczytówka. Z 35 na 20. To jest właśnie to, że jak nie nęcisz i nie trafisz właśnie w rybę, jak to się mówi, może zawsze się przeklipować i nie masz tak dużych strach w zanęcie. A jak nęcisz, stawiasz wszystko na jedną kartę tak naprawdę. No miałem skubnięcie. Na plułę. Ten taki prąd poszedł, oni wodę zrzucili, za rzeka fala idzie. Stary, zaleje nas tutaj. Ale skąd by zrzucili, jak na Oławce nie ma żadnych tam za bardzo? Co cię mógł słychać, kurwa? Stary, to jakaś fala powodziowa chyba idzie. Ja tak w pewnym momencie zacząłem tutaj łamać, tak zapieprza. Tylko, że bokiem. Jest ryba, ty, jest ryba. Pierwsza ryba na tym kiku. Może wzięła jak zwijałeś? Nie wiem. Się okoń okaże. Nie. Płoćka, piękna płoćka. No rzeczywiście. Nie ma, tu mało która ryba ma szansę z tym, z tą wędką chyba. Powiem ci, super amortyzacja. Patrzcie, taka rybka. Płotka. Ale ty, płotka powinna już mocno wziąć, nie? No właśnie, patrz. Zawsze taka. Patrzcie, taka płotka. O, taka. Na dużego szpatka. No, nie mam takiej bojki dzisiaj. Ale trzeba coś bojkować powoli, nie? No. Jak złapiemy taką mniejszą, to ja chyba sobie przerobię jakąś wędkę. Damy ci tutaj do wiadereczka. Bo jeżeli ci wzięła w locie, to prawie pod nogami. Grunt to dobry grunt, powiem ci. To są jednak święte słowa. Już jest. Stopyczek. Ale byczek jak delikatnie, prawda? No właśnie. Nie, no to co tu się dzieje w ogóle? O co tu chodzi na tej miejscówce dzisiaj? Ale było pierwsze widoczne zacięte branie. Jest ładna ryba. Jest ładna ryba, wreszcie. Słuchajcie, udało się coś przyciąć fajnego. O, ale idzie w bok. Nie wiem, może czym się w to wpieprzył? Wziąłbyś, zwinął tą wędkę? O, i zaczep. I po rybie chyba będzie. O, 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 nie, bez ryby już. Kurde. Szkoda. Dzięki za pomoc. Kurde, mole. Ty, ale widziałeś?
Jaka rybka? Dobrze tu pod nogami poszła. To nie odprowadzi, jak coś tam się zgrupowała, jakaś ławiczka. Ale zobacz, dopiero 1,5 metra przypon i cokolwiek widać na wędce. Bo ryba taka ostrożna dzisiaj. Fajna pogódka. Rybki też mogłyby zacząć dopisywać. Ale widać, że dzisiaj pojedyncze sztuki gdzieś przepływają, skubią sobie. Bardziej glina niż zanęta, to na pewno. No i co, ja chyba wrócę na ten 20 metr, wiesz Marcin? Bo tam miałem więcej ryb jednak. Ty, to był ten dziad. Patrz, patrz co złapałem, widziałeś? Nie. Ty, patrz się. Pokaż tam widzą. Pokaż im. Jakie jaja. To on mi tak pociągnął. Kolega, pamiętajmy. A to jest chyba ten... Nie wiem, ich nie rozpoznaję. I takiego żetona przy okazji jeszcze. Ten amerykański, nie, inwazyjny? No. Są jakieś teraz duże. Zaczep jakiś, kurde. O, ryba to jest, ty. Rybę mam. No, ale to ja widziałem, że już masz. Gdzie widziałeś? No, po prostu jak ściągałeś, to mi się wydawało, że to ryba właśnie cały czas ciągniesz. Ty. Mi się wydawało, że zaczep. Ja nie wiem, jakoś tak nie mogę wyczuć tego kija jeszcze. Do końca. Okej. Okay. Teraz gdzie ja mam ten wyciągacz? Jest! Nie no, ale wiesz co? Myślałem, że lepsze będą tu wyniki. No, nie powiem. A to jednak wachluje poziom wody i ryba też głupieje. Patrz, kurde, dziwo. Tu już na to nie poradzisz. No, trzeba było jechać na spirytusy i tyle. Taka jest prawda. Jeszcze możemy pojechać. Dla 15 minut. Co ty gadasz? Jest? Jest? Co ty gadasz? O, poczekaj, ja to nagram. O, jest Leszek. Największy dzisiaj big fish. Miniatura. No Marcin, znowu pokazałeś klasę prawdziwego łowcy leszcza. No jak? Jeszcze kis. No. Znowu mam rybę. I znowu byczka. No parę rybek się dzisiaj złapało już. Same małe niestety, ale... Ale zawsze coś. Przy tych warunkach teraz to się każda rybka cieszy. Nie, Marcinku? Raczej. Co? Masz? No. Co ty gadasz? Duży? Nie. Ty no, kozak jesteś dzisiaj, powiem ci. Znowu pokazujesz, jak się łowi ryby. Jak to się mówi, znowu potwierdza się teoria, że nie sprzęt łowi. Nie? No. Dzisiaj gość, który podczepia mi ryby, po prostu się spóźnił, nie mógł Jest ryba.
I to nie mała. Byczek? No. Jaki byczek w ogóle? Czy są? Byczek. Nie, byczek. Taki zielony. Taki duży ty. Ta cyganka jak łapała na kulę ciasta. Ty, ale nie no, byczek jest naprawdę konkretny. No. Jak na byczka? Czy kiedyś na Odrze takie to co chwilę brały przy mostach. Przy Leclercu. Te co naopaliśmy ich tak dużo, to właśnie takie byki. Stary, przesadził. On ma z 20 centów. Patrzcie, jaki byczek. Widzicie? Kawał byka. Oj, ty nie wrócisz już do wody, bo ty byś już za dużo zjadł ikry, kolego. I co? Łzeczek elegancka rzecz, co? No, ciężko zrobić to na plecach za targę. Jesteśmy już w autku po wędkowaniu. Myślę, że na dzisiejsze warunki daliśmy z siebie wszystko, jednak to nie było to, czego oczekiwaliśmy od tej miejscówki. Ja myślę, że dzisiaj słabe brania były, bo to słabe było widać jednak. Po wydłużeniu przypony, jednak coś tam więcej było widać. Tak czy siak Odra dalej jest niemożliwe na niej łowienie, więc dzisiaj była ławka. Za tydzień nie wiem, choć się zastanawiam cały czas gdzie. Może do Głogowa pojedziemy, zobaczymy jak z finansami. Także tylko czyste wędkarstwo. Pozdrawiam, Feder Fanatics.